Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Profesor Urszula Ślusarczyk, kierownik studiów doktoranckich Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor do spraw artystycznych i naukowych tegoż instytutu. Chciałabym Państwa zaprosić na wystawę Topos 2, która rozpoczyna się 23 sierpnia 2016 roku. Wernisaż zaplanowany jest na godzinę 18. Wystawa potrwa do 6 września 2016 roku pod tytułem Topos druga edycja. Artyści, którzy biorą udział w drugiej edycji wystawy Topos, to Magda Vogt, Monika Grygier, Hiszpania, Bartek Jarmoliński, Judyta Marczewska, Tomek Mistak, Eliza Kozielewska, Łukasz Leszczyński, Magda Leśniak, Marzena Paczkowska, Manuel Sanz Messina, Hiszpania, Arkadiusz Sendek, Urszula Ślusarczyk. Wystawa Topos 2 jest to wystawa, która jest drugą edycją tego pokazu prac artystów, doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych, moich doktorantów, którym mam przyjemność być opiekunem i promotorem artystycznym. Pierwsza odsłona tej wystawy miała miejsce we Włoszech, w regionie Sondrio, w miejscowości Via Valtellina, gdzie byliśmy goszczeni przez burmistrza tego miasta w pięknym, zabytkowym, średniowiecznym pałacu. Wtedy skład osób biorących udział w tej wystawie był troszeczkę uszczuplony ze względu na różnego rodzaju sprawy związane z transportem prac, jak również z tym, że tak naprawdę przy tej pierwszej edycji, która miała miejsce w czerwcu, myśleliśmy bardziej o tym, żeby skupić się tylko i wyłącznie na artystach związanych z Polską. Natomiast przy tej drugiej edycji, wspólnie z doktorantami, z panią, która jest doktorantką pierwszego roku, Magdą Vogt, pomyślałyśmy, że byłoby zasadne, aby tak naprawdę obszar, w którym poruszają się doktoranci, był również rozszerzony o dwóch artystów hiszpańskich, z którymi współpracuję od pewnego czasu przy różnych międzynarodowych projektach. Udało nam się tych artystów namówić do wzięcia udziału w tej wystawie. Samo pojęcie toposu jest obszarem poszukiwania z jednej części tej tożsamości związanej z obszarem geograficznym, z obszarem postrzegania rzeczywistości, jak również tego poszukiwania tej rzeczywistości nie tylko zewnętrznej, ale tej rzeczywistości osobistej, która jest dla artysty niezbędnie ważna. W większości są to poszukiwania również duchowe, dlatego że są artyści, którzy posługują się językiem, właściwie wszyscy posługują się językiem abstrakcyjnym, ale część artystów posługuje się i można te prace zakwalifikować do obszaru abstrakcji geometrycznej. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy, interesujący problem, który tak naprawdę w tej drugiej edycji pokazuje, że ten obszar pojęciowy jest dopiero początkiem pewnej drogi, którą na pewno w kolejnych latach będzie można rozszerzać poprzez artystów z całego świata, którzy z jednej strony będzie widoczny obszar poszukiwań innych mediów również, bo to będą obszary, czy też są już obszary związane z rzeźbą, ale na pewno będą to obszary i mogą to być obszary związane z nowymi mediami, z obszarami dźwięku i z różnymi innymi mediami, które tak naprawdę będą stanowiły i będą pokazywały, w jaki sposób ten topos może być rozumiany przez każdego artystę oddzielnie, w bardzo indywidualny sposób, jak miejsce zamieszkania geograficzne niekoniecznie różni nas w sposobie postrzegania sztuki, czasami łączy, a czasami dzieli,
ale myślę, że tak naprawdę o tym, w jaki sposób artyści podchodzą do tego pojęcia, to wypowiedzieliby się sami, osobiście, bo to jest niezmiernie ważne. Mnie osobiście bardzo cieszy, że większość artystów są to doktoranci, którzy z jednej strony przygotowują się do otwarcia i zamknięcia przewodu doktorskiego, ale z drugiej strony są to artyści, którzy regularnie poszukują swojej drogi, swojego miejsca, swojej potrzeby identyfikacji się, czy to z obszarem sztuki, czy to z obszarem konkretnego miejsca. Dobór prac jest to dobór indywidualny, przeze mnie w pewien sposób kontrolowany. Natomiast tak jak powiedziałam, aranżacja nieprzygotowywana była absolutnie z myślą o tym, żeby pokazać konkretne osoby w nawiązaniu do innych osób, czy też miejsca zamieszkania. Natomiast jest to wystawa, która sama w sobie stanowi jedną całość i ona tak ma wyglądać tak naprawdę. Czyli z jednej strony są to prace, które posiłkują się materią, myśleniem o tym, jak tą materię, którą odnajdujemy w architekturze, w tym obszarze związanym z naturą, z kulturą, artyści eksplorują, uzewnętrzniają, czy też obrazują w pracach, ale z drugiej strony są też i prace takie, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z myśleniem o tych obszarach natury i kultury. Odnoszą się tylko i wyłącznie do myślenia o geometrii medytatywnej na przykład. Są też prace, które są z obszaru sztuki przedstawiającej, czyli fotografie, które nawiązują właśnie do tej rzeczywistości zobaczonej, zastanej, jak również są prace, które są fotografią autoportretową, pokazującą nam siebie, czy też zjawiska społeczne, które w tej chwili dominują w społeczeństwie. Zapraszam Państwa do Galerii Młodych Twórców Łazienkowska 7 w Warszawie. Od 23 sierpnia 2016 roku do 6 września 2016 roku trwać będzie wystawa międzynarodowa pod tytułem Topos 2. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.